Pisek! Pisek! Kolejny z imprezy! Urzysz! Stop! O Jezu! A tak, co? Ej, chłopaki! Ej, wstawajcie! Ej, wstawajcie, zapiliśmy! 10 rano jest! Ej, wstawaj! 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 Chodź, już! O kurze! Dobra, a ja idę się przespać! Zamknięte! Jak to zamknięte? Co to jest? Nie wiem, no może się odwrócimy, no nie wiem. Co to jest? Co? Co? Łukasz, chodź tu szybko. Wiesz, karteczka. Witajcie, nigdy nie uważaliście na lekcjach polskiego. Pokaż, co tam nagrywaj. Ale ty i tak nie umiesz czytać. Dlatego teraz przetestuję waszą wiedzę. Pierwsza wskazówka to tron sprawiedliwych. Łukasz, daj to na chwilę jeszcze. Każda następna będzie w innym pokoju. Jeśli zgadniecie, o kim mowa, w przeciągu 10 minut uratujecie się. W innym przypadku bomby wybuchną i zginiecie. Pierwsza podpowiedź. Jest to autor piły. Mamy 10 minut. Mamy czas do 15:30. Chodź, o co tu chodzi w ogóle? Tron? Czy tu chodzi o kibel? Ja tego nie zrobię. Ja też nie. Ja tego też nie zrobię. Kurde, balans! Wypadło na mnie! No, ktoś musi to zrobić. Jakieś mam tutaj dwie kartki, na jednej jakiś wiersz jest napisany, a na drugiej biografia, jakiś może tekst naukowy, nie wiem. Oła! O kurde, drzwi się otworzyły. Dobra, panowie, uciekajcie, są drzwi, są otwarte. Aleks, idziemy. Aleks. Witek, ciebie to też dotyczy. Dobrze, już idę. Kurczę. Jesteśmy tu uwięzieni! Urodził się 22 stycznia 1877 roku w Warszawie. Zmarł 7 listopada 1937 też w Warszawie. Swoją młodość spędził na Ukrainie, w Kijowie. Tam ukończył prawo na Uniwersytecie Świętego Włodzimierza. Od 1901 roku przebywał w Warszawie. Był jednym z polskich poetów tworzących w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I był stryjecznym bratem innego poety, Jana Brzechwy. I siostrzeńcem Antoniego Langego? Kto to w ogóle jest? Nie wiem, ale znam Brzechwę. To no. Znaczy, że jest też znany. Masz o mojej racji! Ty, napisał cykl erotyków. W roku 1933 został członkiem Polskiej Akademii Literatury. Mogę ci jeszcze powiedzieć, że został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Kurde, idziemy. Co to jest? Co się... Ja nie mogę. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Dobra, chodź Łukasz, szybko, szybko! Co to jest? Co to z... Jedny. Co to może być? Nie wiem. Jedziemy.
Idę o zakład, że tam jest kolejna karteczka. Idę jej poszukać. O! Boże, Tomek! Idę, Tomek! Wyłaź, szybko! Nic ci nie jest? Ej! Znalazłem karteczki. Ej, tam coś jest! Chodź, szybko, szybko! Szybko, ej, dobra! Ja powiem. Widzieliście go? Nie! Co to może? Co jest? Kurde! Taki żart, kurde! Ej, dobra, posłuchajcie. Wy rozgryźcie te zagadki, bo ja idę szukać. Dobra. Dużo czerpał z dramatu romantycznego, stosował ironię, paradoksy, odświeżał i unowocześniał balladę. Ej, patrz, tu jest, że wskrzesił świat jest fantastyczny. Patrz, a wpływy romantyczne to przede wszystkim wszystko to, co mistyczne, spirytualne, paranormalne, co głęboko powiązane z naturą i Bogiem. Ej, chodźcie, chłopaki, otwarty jest! Tak, o kurde. Ej, widziałem, jak ktoś tutaj był! Co to jest? Idzie lasem owa zmora, co ma kibić piły. Znakiem krzyża przeżegnała, nie wiadomo kogo. Ty, ale zobacz, to są jeszcze jakieś cyfry. Bisek, mam! Już nie ma co chodzić z tymi cyferkami. No co? Pierwsza cyferka odpowiada wersowi, druga literce. Czekaj. Ły, D, O, L, E. Zacznij swój, szybko. S, ły, A. Czekaj, jest W. Poleśko. U mnie jest leś. Mam leś. Zaczęło się na tej ostatniej kartce. Nie ma czegoś. Czekaj, tutaj jest M, jest M, I, A, I, N. Bolesław Leśmian. Witajcie! Nigdy nie uważaliście na lekcjach polskiego, dlatego jak... Kurde, balans! No i zostałem wydymany! Ej, ale ty no tak nie umiesz. Z nim codziennie pijemy. Ale... daj. Jedziesz tam. Joaki. Nie chcę nic mówić, ale zaraz Łukasz to będzie pił. Ja jeszcze czego nie ma jeszcze tu. Może byś się teraz Idzie lasem owa zmora, co ma kibić piłeś. Upatrzyła parobczaka na schyłku doliny. Ciebie pragnę. Będę gardził dziewczyny.